Witam Państwa Józef Czerny, w kolejnej audycji żółta poziomica rozmawiam z architektem Legnickim, Jerzym Skupieniem o wyróżniających się architektonicznie realizacjach w Legnicy, realizowanych w 2018 roku. Jest pytanie, ponieważ architekt, architekt projektuje, widzi projekt, którego jeszcze nie ma, tworzy wizualizację domu, który nie ma. Czy, mo czy można z góry przewidzieć, że jakaś realizacja będzie wyróżniająca się architektonicznie? No w pewnym zakresie oczywiście. I można to moim zdaniem, z takim dużym prawdopodobieństwem, powiedzieć o budynku, który dziś będę chciał Państwu przekazać, czy będziemy omawiać. Nie jako przykład tego, co ja typuję na zwycięzcę tegorocznej edycji, ale jako. To, co spełnia hasło dzisiejszego naszego spotkania, czyli dom, którego nie ma. Mianowicie to, co Państwo widzicie, to jest sztuczna fotografia budynku, który jeszcze nie to, że nie powstał, ale nawet teren pod ten budynek dopiero zacząłby być przygotowany. Na razie usunięto trawnik z miejsca, gdzie ten budynek ma powstać. To jest budynek, który mam nadzieję, a nawet mam głębokie przekonanie, że będzie w tym roku skończony, dlatego go pokazuję w żółtej poziomnicy, jak 2018, również na stronie, którą Państwu polecam, Legnicka poziomnica. Tam można też informacje o już oddanych w tym roku budynkach do użytkowania, można to obejrzeć. Dlatego że warunkiem, który został spełniony przez projektanta i przez firmę, która się zajmuje prefabrykacją gotowych domów, który postawił inwestor. Mianowicie inwestor stwierdził, że chce mieć budynek, na którym nie będzie widział muraży, nie będzie widział bałaganu, nie będzie kurzu, nie będzie betoniarki. On chce mieć czysty, ładny plac i chce się możliwie szybko wprowadzić, do gotowego budynku, bez tych wszystkich akcesoriów, którzy no, większość z nas, którzy budowali własny dom, które znają tych rzeczy, tych ujemnych stron. Czyli on chce, żeby zamawia projekt, jest realizowany, montowany na terenie, dostaje klucze, wchodzi i użytkuje. Tak. I ten budynek, który Państwo tutaj oglądacie, w formie no, można przypuszczać, że wygląda już tak, jak będzie gotowy, stał. On został zamówiony w firmie, której no, nazwy ze względów oczywisto-handlowych podawać nie mogę, ale ta firma podpisała w umowie to, że po przyjeździe na teren Tira z materiałami, klucz właściciel do budynku otrzyma po trzech dniach. No, rewelacja. No więc y, wszyscy, o którym to opowiadam, i y, również ja, kiedy mnie to opowiadał kierownik budowy, że był już w tej fabryce domów, że tak powiem, to jest oczywiście duży zakład prefabrykacji. Y, no, powątpiewają w to. No, słuchaj, stary, trzy dni to. Ta, zamieść czy dni. W polskich warunkach. Tak, to, no to nie niemożliwe. No, ja mówię, tak, ale słuchaj, to jest dom w pełni prefabrykowany, on ma technologię. Szkieletu drewnianego. U nas najczęściej to się mówi domki kanadyjskie. No więc to ym, może być ten. A tak, wiem, trzy miesiące budowałem w tej technologii. Tak, to jest możliwe. Trzy miesiące, na pewno się da. Ale ty mówisz, że trzy dni? Nie, to się na pewno nie da. No i na razie y, chciałbym, żebyśmy przeszli przez y, te y, zdjęcia pokazujące, jak ten budynek będzie wyglądał później go troszeczkę omówimy jak on został zaprojektowany. Proszę zobaczcie państwo, to jest y, bardzo brutalistyczna y, elewacja frontowa wejściowa. Po lewej stronie jest brama do wjazdu na podwórko, y, z którego można w ogóle do domu wejść. Y, ten szary prostokąt to jest duża dosyć brama do garażu, no i kawałek muru, który otacza taki ogródek przed jadalnią i przed ogrodem zielonym takim, który, który, który będzie, to się nazywa chyba ogród zimowy. Przez cały rok tam będą mogły rosnąć rośliny. Budynek oczywiście składa się jak gdyby z dwóch brył. Jest ta część parterowa, która ma dach płaski pokryty zielonym dachem, tam będzie rosła trawa. Co jest też pewnym ewenementem w Legnicy i nad tym jest dostawiony budynek o dachu stromym z paroma kolektorami słonecznymi, które tutaj wyraźnie widać. No Ja dodam jeszcze, że tutaj będę bronił, powiedziałeś, że to jest sztuczne rozwiązanie, ale w XXI wieku konieczne, dlatego na przykład zmienia się klimat, są... Są burzowe opady, i nagle w mieście yy, yy, z dachów, z ulic spływa tyle wody, że następują powodzie. W związku z tym każdy teren, który ma biologicznie czynną zieleń, po prostu jest cenny. Tak. Przy czym ja chciałbym dopowiedzieć do tego, co ty mówisz, dlaczego on jest taki cenny? Dlatego, że my mamy wyobrażenie, że deszcz pada tak samo na dachówkę. Jak i na trawnik. Ilość tego deszczu spada na metr kwadratowy. No rzeczywiście taka sama, na, na dach z papy i, i, i na ten dach zielony. Natomiast retencja, czyli przejęcie tej wody i wypuszczenie jej po, już nie mówię po paru godzinach czy po paru dniach, ale po parunastu minutach. Powoduje ten zysk, że albo mamy coś, co przelewa się przez studzienki burzowe i wytryskuje z, z studni kanalizacyjnych, i mamy powódź, albo jest, albo, zatrzymany. Albo jest zatrzymane tylko na tą chwilę tak. i wpływa już do kanałów, które nie są w pełni. Yy, zapełnione wodą i nie ma tego problemu, że to wszystko się przelewa. Jest to bardzo cenne. To jest bardzo ważne. Na zewnątrz nie widać, że to jest dąb szkieletowy. Modernistyczna architektura. Tak, oczywiście będziemy yy, yy, o tym mówili w momencie, kiedy dojdziemy do takiego yy, bardzo yy, no, technologicznie skomplikowanego przekroju, ale teraz mamy tak zdjęcie. Teraz. Tak jest teraz. To jest, to jest ta dziura w ziemi, Proszę państwa, ten dom został na razie przygotowany. Teren pod ten dom został w ten sposób przygotowany, że wywieziono 16 ciężarówek darni, czyli tej wierzchniej warstwy ziemi z trawą, z chwastami i z kawałkami oczywiście asfaltu, które tam były. To zostało wszystko zrównane i zdjęte. A tutaj to jest element, który dowodzi. Staranności i no tego, że, że czyta dokumentację kierownik budowy, mianowicie, ponieważ w projekcie budowlanym konstruktor stwierdził, że grunt pod tym domem będzie za słaby. W związku z tym napisał lekką ręką: Proszę wymienić grunt. No, taka wymiana gruntu jest to parę dziesiąt tysięcy, lekko licząc, bo na czym to polega? Bierzemy koparkę, kopiemy dół, wywozimy kolejnych, już nie parę dziesiąt, ale powiedzmy, że że 50 ciężarówek tej ziemi, i na to miejsce musimy kupić żwir, musimy go przywieźć, rozłożyć równymi warstwami, zagęścić tą taką skaczącą nogą, i po kolei warstwa po warstwie doprowadzić do tego, żeby grunt, na którym posadowimy budynek, był gruntem konstrukcyjnie pewnym, a nie takim, w którym dom się zapadnie lub zacznie pękać. I to jest otwór geologiczny, który sprawdzał mięszość i jak gdyby jakość, twardość tego gruntu, ale widzicie Państwo po tym drobniutkim pyłku, że ja na tym terenie, kiedy chodziłem najpierw po chwastowisko, które zaraz Państwu pokażę zdjęcie, to było porośnięte elegancko y, trawą, nic nie wskazywało, że to jest y, aż tak y, y, słaby grunt, to kiedy została zdjęta darni, ja czułem wyraźnie tak jakbym szedł po wydmach, ten piasek pode mną się zapadał pod ciężarem jednego człowieka, a cóż dopiero kiedy tam by był y, posadowiony budynek. O, to był, to był krajobraz, zanim przyjechała koparka czy spychacz, i zanim wyjechały te ciężarówki z, z tą zebraną darnią. Było sobie to zwykłe chłastowisko. Rosła trawa, tam na końcu działki rosły świerki. Tak wygląda to teraz w większej skali. Już nie tylko moją nogę widać i tą dziurkę. Cała działka została zrównana po to, żeby można było. Tylko w tych miejscach, gdzie to będzie konieczne, poprosić go o detek, który wyznaczy obrys budynku, i później wpuścić koparkę, która w tym miejscu, bo zobaczcie Państwo, że obrys tego budynku jest, jest bardzo urozmaicony on jest w kształcie takiego jak gdyby węża wijącego się wykopać tą dziurę, przywieść podkład i zrobić. Podstawę, pod płytę fundamentową, na której ten budynek będzie postawiony. To to jest jedyne zainwestowanie, które teraz na działce istnieje. Mianowicie, ponieważ sąsiad buduje dom, zakład energetyczny przyjechał dla niego zrobić przyłącze, w związku z tym do tego przyłącza dostawił również szafkę, z której może się podłączyć nasz inwestor. Ten, który będzie budował ten domek, którego nie ma. To jest jeszcze wspomnienie tego, jak to będzie wyglądać. Tutaj widać wyraźnie to, o czym mówiłem, mianowicie, że obrys tego budynku po ścianach wygląda tak, jak taka wijąca się wstęga prawda, z, z, z trzech stron. I y, nad środkową częścią jest dodane z dachem stromym, z dachem z dachówki, y, piętro, na którym będą... Sypialnie dla młodszej części rodziny. Możemy tu zobaczyć, że mimo, że to jest dom budowany z prefabrykatów, e, projektant bardzo daleko poszedł w, w spełnienie życzeń inwestora. Tak, tak, tak. No, tu ta architektura jest na pewno bardzo indywidualna, i no, na pewno jest, jest to, jeżeli tak można powiedzieć, trendy. To jest, to jest tak, jak dzisiaj się y, dzieli y, y, budynek pod względem funkcjonalnym. Ozdabia się go pod względem faktury elewacji i dąży się do tego, żeby on miał przynajmniej dwa, trzy zróżnicowane fragmenty bryłowe. Tu to wyraźnie widać. Jest ten parterowy, salonowo-kuchenno-łazienkowo-sypialny dół i są te sypialnie i łazienka na górze. To jest pierwszy z rysunków, który zaczyna zestaw w teczce projektu, a który jest ostatnim wykonywanym. To jest projekt zagospodarowania terenu, tak zwany, czyli to, jak będzie wyglądał budynek, jak on będzie położony na działce. Tu najwyraźniej widać to, że jest to taka, no jak mówiłem, jakaś połamana linia bardzo. Widać również, tymi czerwonymi trójkątami są pokazane Miejsca, gdzie się wchodzi do budynku, lub wjeżdża do garażu i wjeżdża na działkę. No, i pokazane jest również całe sąsiedztwo tej działki, która ma luksusowe położenie z tego powodu, że tuż za jej wschodnią ścianą są potężne, piękne drzewa. To, co było widać tam na renderingu, że z tyłu jest niebo niebieskie i takie olbrzymie konary. Drzew to nie była fantazja architekta, tylko to było zdjęcie no, prawie z natury. Tam ten budynek od strony wschodniej jest otoczony szpalerem drzew, takich już dorodnych. Natomiast autor tego projektu zaprojektował również taki rządek drzew od strony południowej, po to, żeby się oddzielić od, od sąsiada. Tutaj widać, że Zgodnie ze współczesnymi, nazwijmy to, no ale zgodnie z logiką projektową, ten budynek został bardzo zdecydowanie podzielony na cztery strefy. Pierwsza część to jest część techniczna i taka technologiczna, czyli miejsce wszystkich instalacji. Tu jest komórka techniczna i garaż. Druga część to jest salon, jadalnia i kuchnia, czyli jednoprzestrzenne wnętrze, przez które nawet przez niewydzielone wschody wchodzi się na piętro. Trzecia część to jest zespół garderoby, sypialni i łazienki, gdzie będą prawdopodobnie spali sobie właściciele tego budynku. I czwarta część to jest ta kratkowana powierzchnia, która ma napis taras i widać, że jest to 34 metry. Ona została na życzenie inwestorki zamknięta ścianą szklaną, dlatego że w pierwotnym projekcie tam miał być po prostu tylko taras. Znaczy, no teraz też jest taras, tylko że teraz ten taras jest zamknięty i tworzy taki ogród zimowy, w którym będzie przez cały rok można i przebywać, i na 99%, moim zdaniem będą tam jakieś rośliny dodawały temu mieszkaniu uroku. Jerzy, ten rysunek pokazuje, jak y, duże możliwości daje ta technologia domów szkieletowych i prefabrykowanych. Czy mógłbyś podsumować y, cechy, które wyróżniają te, tą, tą realizację, że wytypowałeś, jeszcze go nie ma, a wytypowałeś, że on na pewno będzie w konkursie Żółta Poziomica? To znaczy, ja go, ja go prezentuję Państwu z tego powodu że y, sposób y, wykonania i y, umowa podpisana y, jakby przesądza o tym, że ten budynek zostanie zakończony do 31 grudnia. Y, warunkiem tego, żeby projekt był y, y, że tak powiem dopuszczony do konkurencji na tą poziomnicę, to jest to, żeby od 1 stycznia do 31 miał przybitą pieczątkę oddany do użytkowania, zostało skończone, jest gotowe. Natomiast ja nie typuję tego budynku na, nie wiem, na laureata czy na zwycięzcę, chociaż mi się bardzo podoba. Natomiast, jeżeli pytasz o tą różnicę technologiczną, to no, najistotniejsze parametry tego domu o, o szkielecie kanadyjskim wynikają z tego, że ta prefabrykowana technologia ona musi mieć rytm rozstawu słupów, które tam, w zależnie od technologii, są najczęściej co, co metr. Tutaj widać, że są co, co dwa i co cztery metry, tam, gdzie są podpierane słupki, które, że tak powiem, trzymają tą szklaną elewację od, od, strony, od strony ogrodu. Natomiast jeżeli chodzi o te zalety, to ja chciałbym powiedzieć o y, parametrach tego budynku już na przykładzie y, przekroju y, tego szkieletu. Ale to już powiemy w następnej audycji. Ja myślę, że taką podstawową cechą, którą tutaj już powiedziałeś, przez to, że go jeszcze nie ma, a ty już go wytypowałeś, jest pełna przewidywalność, tak? że w tej technologii możemy. Jest trzy dni i może być te trzy dni. Tak. I. To jeszcze będziemy mówili, że tak powiem, przy następnym spotkaniu. To tworzy również no, nie, nie tyle zagrożenie, co jest pewnym utrudnieniem dla, i dla projektanta, i dla inwestora, dlatego że w tym budynku oczywiście każdą rzecz można zmienić, tylko że nic nie należy ruszać, dlatego że wszystko, co się źle zaprojektuje i będzie się chciało przesunąć w budynku tradycyjnym. To jest przecinek 15 minut i mamy to gniazdko przeniesione A to jest tam. Całością, tego A nigdy. tutaj to już jest... Trzeba dobrze zaprojektowane. Tak, to już jest postanowione, że tak powiem raz na zawsze. Dobrze, o tym powiemy, o szczegółach powiemy w następnej audycji. Dziękuję Ci i dziękuję Państwu za uwagę.